Mam tutaj przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajduje się w opisie filmu. No i tutaj o co chodzi w tym zadaniu? Mamy funkcję duże g od x, która jest zdefiniowana jako złożenie funkcji g małe i f. No i mamy odpowiedź na pytanie, jaka jest wartość pochodnej tej funkcji duże g w punkcie 2,5. No i mamy dane wykresy funkcji f i g, małe g. No, i teraz, czy będziemy w stanie na podstawie tych wykresów odczytać, jaka jest wartość pochodnej tej funkcji dużej g? Ja może sobie to przepiszę tutaj z boku. Czyli wiemy, że g duże g od x to jest złożenie dwóch funkcji: g od f od x. No, i teraz interesuje nas pochodna tej funkcji duże g. No to jak mamy pochodną funkcji złożonej, no to musimy zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej. No to obliczmy tę pochodną symbolicznie. g' od x to ile to będzie? To Zgodnie z tym wzorem, który już w kilku poprzednich filmach się pojawiał, to będzie małe g' obliczone w punkcie f od x i pomnożone przez f' od x. Czyli taki jest wzór na pochodną funkcji złożonej. No i teraz interesuje nas wartość tej funkcji w jednym konkretnym punkcie. W punkcie 2,5. 2,5. No to ile ta wartość będzie równa? No trzeba wszędzie miejsce x wstawić tę wartość 2,5. Czyli tutaj będziemy mieli g' od f. I tutaj będzie 2,5 zamiast x, -a. i to całe pomnożone przez f' też od 2,5. 2,5 wszędzie tutaj wstawiam, tam gdzie był x. Czyli widać, że muszę znaleźć wartość funkcji f dla 2,5 i wartość funkcji f' dla 2,5. No to od tego może zacznę. Czyli jaka jest wartość funkcji f w punkcie 2,5? ile to będzie równe no Muszę to odczytać z wykresu, z wykresu funkcji f. Wykres funkcji f jest tutaj na niebiesko. No 2,5 mamy tutaj w tym miejscu. No i wartość funkcji f w tym miejscu to jest po prostu 1. Proste. Teraz muszę znaleźć wartość pochodnej funkcji f dla argumentu równego 2,5. No, i to też muszę odczytać jakoś z tego wykresu. No to muszę sobie przypomnieć, co to jest pochodna funkcji. Pochodna funkcji to jest wartość nachylenia stycznej do wykresu. Tutaj, w tym punkcie, ta funkcja f od x w otoczeniu tego punktu jest kawałkiem linii prostej. Więc styczna do wykresu tej funkcji będzie się po prostu pokrywała z wykresem tej funkcji. Nachylenie tej funkcji jest tutaj stałe. No, i wartość tego nachylenia to będzie dokładnie wartość tej pochodnej w tym punkcie. No to musimy teraz odczytać z wykresu, jakie jest to nachylenie. Weźmy sobie jakiś inny pomocniczy punkt, na przykład ten. Może innym kolorem weźmy sobie ten punkt. No i zobaczmy, jakie to jest nachylenie. Czyli jaki jest stosunek tego przyrostu w kierunku y do przyrostu w kierunku x. Ja wybrałem te punkty tutaj tak, żeby one leżały dokładnie. Na przecięciu tych kratek, czyli widać, że tutaj, jak się przesuwamy w prawo o 3 kratki, to wartość funkcji rośnie o 2 kratki. Czyli pochodna to jest po prostu 2 trzecie. Nachylenie tej prostej to jest 2 trzecie, czyli wartość tej pochodnej w tym punkcie to będzie 2 trzecie. No dobrze, no to to obliczyliśmy. No, czyli wiemy już, co tutaj wstawić. Tutaj musimy wstawić jedynkę, a tutaj to możemy zastąpić przez 2 trzecie. Czyli jeszcze pozostaje nam do obliczenia wartość pochodnej funkcji g dla argumentu równego 1, dlatego że tu obliczamy g' od f od 2,5. A no, f od 2,5 to jest 1, czyli tutaj, jako argument funkcji g, wskakuje nam jedynka. Czyli musimy obliczyć g' od jedynki. No i to też odczytamy sobie z wykresu. Mamy tutaj wykres naszej funkcji małe g patrzymy jaka jest wartość pochodnej w tym punkcie no ale znowu to jest kawałek linii prostej tutaj wykres tej funkcji w otoczeniu tego punktu czyli tutaj nachylenie stycznej do, do wykresu tej funkcji będzie stałe ta funkcja ma stałe nachylenie wystarczy tylko odczytać jakie ono jest no to weźmy sobie tutaj drugi pomocniczy punkt i policzmy ile tutaj mamy kratek czyli jak tu się przesuwamy o jedną kratkę to wartości funkcji rosną o dwie kratki, czyli nachylenie tej, tej funkcji to będzie 2, czyli tutaj to jest po prostu równe 2. Czyli mogę już teraz wreszcie obliczyć, ile jest wartość tej pochodnej G Prime, w punkcie 2,5, korzystając z tych wartości, które odczytałem z wykresu. No prime od jedynki to jest po prostu 2 a f' od 2,5 to jest 2 trzecie. Czyli wartość tej pochodnej w tym punkcie to jest 4 trzecie. A więc udało mi się obliczyć wartość pochodnej w tym punkcie, korzystając jedynie z wykresów tych funkcji, których ona jest złożeniem. Nie miałem tutaj nigdzie danych wzorów tych funkcji. Wszystko odczytałem po prostu z wykresu. Zachęcam do rozwiązywania tych zadań na naszym portalu i do rejestracji założenia konta na portalu po to, żeby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności.